powiem o konsekwencjach nadużycia władzy pod pozorem zdrowia określonego w ramach WHO, którą to samorządy biorą na siebie i realizują. Jestem synem pastora Artura Pawłowskiego, którego usłyszycie za chwilę. Jestem tu dzisiaj w desperacji, wołając o pomoc. Chciałbym tu stanąć i powiedzieć Państwu o wolności i demokracji, o wszystkim, co mi się podoba. Ale sam już tego nie rozpoznaję. Zostały one odebrane nam, Kanadyjczykom. Kanada upadła. Nie mamy już wolności wyznania, ani wolności słowa, ani prawa do protestowania, zgromadzeń, zrzeszania się, wyrażania siebie, ani wolnych mediów, ani niezgadzania się z rządem. Każdy, kto to robi, jest aresztowany, oskarżony i więziony jako dysydent polityczny. Mój ojciec został właśnie uznany za winnego do podżegania za wygłaszanie kazania kierowcom ciężarówek, kiedy pojechali i stanęli w obronie naszych praw w 2022 roku. Chrześcijańskie kazanie, które odnosiło się do ruchu solidarnościowego, jest zbrodnicze w oczach naszego rządu i grozi mu zarzut do 10 lat więzienia. Ta sprawa stanowi precedens dla wszystkich Kanadyjczyków i świata. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktokolwiek, w tym politycy w mediach, nie mieli wolności mówienia lub wyrażania tego, co mają na sercu, z obawy, że to, co mówią, jest złośliwe i może narażać na więzienie. Ja sam zostałem oskarżony o publiczne głoszenie i czytanie Biblii, ponieważ rząd twierdzi, że Biblia nie jest inkluzywna i jest nienawistna. To właśnie robi nam rząd kanadyjski. W przypadku mojego ojca, prokurator koronny i ja wierzymy w sumie w to samo. Wierzymy, że wymienianie nazwisk naszych oprawców nie powinno ujść na sucho bez bycia nazwanym i zawstydzonym. Tak więc prokurator koronny Stephen Johnston i sędzia Gordon Kring twierdzili, że kiedy pastor Arthur, mój ojciec, wspomniał o ruchu Solidarności w swoim 19-minutowym kazaniu, były to groźby przeciwko rządowi. Mowa tu o tym samym ruchu Solidarności, który to parlament czci i ma plakaty na całym budynku. Pokojowym ruchu, który przełamał żelazną kurtynę i odparł komunistyczną kontrolę nad Europą. Ruchu, który teraz rząd kanadyjski potępia i mówi, że jest nie do przyjęcia. Dlatego proszę Was i resztę wolnego świata o wstawiennictwo w imieniu Kanady i wywieranie presji na kanadyjskich tyranów, aby przestali prześladować przestrzegających prawa wolnych Kanadyjczyków, zwłaszcza duchownych. Ci ludzie po prostu spełnili swój obowiązek i dali nadzieję. Mój ojciec powiedział kierowcom ciężarówek, aby stanęli w obronie praw w stylu Solidarności i zrobili to pokojowo. Jego wyrok zapadnie 9 sierpnia 2023 roku i jeśli zostanie skazany, wszyscy będziemy zgubieni jako Kanadyjczycy. Jeśli pastor pójdzie do więzienia, co mogą zrobić reszcie z nas za głoszenie kazania w Kanadzie? Nie będziemy lepsi od dawnych tyranów. Proszę więc o pomoc i wywarcie nacisku na Kanadę w tej sprawie oraz o pomoc w radzeniu sobie z naszymi ciemiężcami, którzy zachowują się jak współcześni Kaligule. Trudeau to współczesny Kaligula. Nie możemy pozwolić na tych szalonych cesarzy, którzy oszaleli. I pamiętajcie, wszystko to odbywa się pod pozorem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony nas poprzez pozbawienie naszych praw i wprowadzenie tyranii. Nie możemy pozwolić, aby Kanada traktowała w ten sposób swoich obywateli, a zwłaszcza duchownych. WHO zorganizowała sposób, aby odebrać nam prawa, a nasze samorządy to wykonują. Teraz usłyszycie mojego ojca. Będzie przemawiał za pośrednictwem wideo. Oto pastor Artur Pawłowski, więzień polityczny. Nazywam się Artur Pawłowski. Urodziłem się za żelazną kurtyną w Polsce, zmiażdżonej żelazną pięścią ucisku. Siły zbrojne rządzą teraz w Polsce ze stanem wojennym i groźbą egzekucji dla tych, którzy je złamią. Do wojskowej dyktatury. Okropności zadane przez niekontrolowany despotyzm wypaliły swój ślad w mojej pamięci. Grudzień 1981 roku, kiedy stan wojenny zamienił nasze miasta w cień. Gryzące zimy, kiedy pogoń za chlebem spotykała się z pustymi półkami. Uciszone głosy Lasu Katyńskiego.
Te wspomnienia doprowadziły mnie do ślubowania, że nigdy więcej nie pokłonię się tyranii. Nigdy więcej nie pozwolę, by głos wolności został stłumiony. Ta obietnica zaprowadziła mnie do Kanady, latarni wolności. Muszę cię zatrzymać. Mam nakaz sądowy, który mówi, że twoje działania są nielegalne. Przestań. Szanuj moje prawa. Wolność to coś więcej niż słowo. To miara naszego człowieczeństwa, odwagi i determinacji. To konieczny koszt, ponoszony przez żołnierzy, dziennikarzy i wolontariuszy. Kiedy cień tyranii dopadł mnie ponownie, odmawiając mi prawa do służenia potrzebującym, nie zważając na własne zasady, przypomniałem sobie, że nigdy więcej. Po otrzymaniu nowych uprawnień egzekucyjnych w przypadku zgromadzeń publicznych w czwartek, policja w Calgary aresztowała Artura i Dawida Pawłowskich. Wynoście się! Natychmiast! Premier prowincji Alberti oświadczył, że protesty są nielegalne. Kiedy więc otworzyłem swój kościół w proteście przeciwko przekroczeniom władzy, spędziłem 3 dni w więzieniu za moją zbrodnię otwarcia kościoła w wolnym i demokratycznym społeczeństwie. Jak żołnierz zakosztowałem gorzkiej ceny wolności, zniosłem zimne kajdanki i surowy osąd. Żołnierz stoi niezachwianie, wiedząc, że wolność ma swoją cenę, że jest cena do zapłacenia. Jak dziennikarz, odważyłem się mówić prawdę, aby mój głos rozbrzmiewał w Calgary i poza nim, wypełniając obowiązek wolności słowa. Jak wolontariusz służyłem mojej wspólnocie czynami, a nie słowami, wiedząc, że prawdziwa wolność leży w służbie innym. Święty Augustyn, filar naszej chrześcijańskiej wiary, powiedział, że nadzieja ma 2 piękne córki, gniew i odwagę. Gniew na status quo i odwagę do zmiany. Z aresztu domowego zadaję to pytanie wam, szanowni posłowie Parlamentu Europejskiego, ile nocy w zimnej celi oddalibyście za wolność? Jak daleko posunąłbyś się, aby bronić praw swojego narodu? Widzicie, spędziłem 50 nocy w więzieniu, broniąc naszych praw do gromadzenia się i czczenia. Nadszedł czas, aby powstać, powiedzieć nigdy więcej, stawić czoła utrzymującym się cieniom XX wieku, aby rzucić wyzwanie dzisiejszej niesprawiedliwości. W twoim najlepszym interesie jest, aby ludzie tacy jak ja przetrwali. Bo kiedy zabraknie nas, bądźcie tego pewni, będziecie następni.